Sieman tego za kanał Koza Sport Mam nadzieję, że zauważyliście, że na moim kanale bardzo rzadko pojawiają się materiały związane z nieoficjalnymi jakimiś przeciekami dotyczącymi FIFA, kiedy to niby mamy wycieknięte Team of the Season, niby to już są te oficjalne wyglądy kart z kolejnej FIFA, ale jednak te oficjalne okazują się być dużo inne, no i przede wszystkim z tymi przeciekniętymi Team of the Year, które na pewno będą wyglądały tak, jak pokazują dane jedenastki, a potem okazują się być zupełnie inne, jednak tym razem jest inaczej, bo to co wydarzyło się Wczoraj daje nam naprawdę sporo do myślenia, no i też wygląda na coś na tyle prawdopodobnego, że możemy powiedzieć, że wczoraj zobaczyliśmy to, co powinniśmy zobaczyć 9 stycznia, czyli 11 Team of the Year. Dlatego stwierdziłem, że warto będzie wam to pokazać, bo wygląda to naprawdę bardzo interesująco. Słuchajcie, cała sprawa jest dosyć ciekawa, bo wszystko związane jest oczywiście z plebiscytem The Best, który jest teraz nagrodą Złotej Piłki i tą częścią, która przeznaczona jest dla fanów. Ponieważ był tam konkurs, w którym można było zgłosić swoją jedenastkę roku i osoba, która wytypuje co do jednego zawodnika tą jedenastkę zostanie wylosowana i będzie ona mogła pojechać na galę rozdania Złotej Piłki. Jednak organizatorzy nie stwierdzili, że może pokazując imię kogoś, kto wygrał, tym samym zdradzą jedenastkę tej osoby, która wygrała. Tak więc szczęśliwiec Shahzad Ali Sahah, albo Shah, albo Sah, przepraszam. Nie wiem jak przeczytać to nazwisko, który bardzo dobrze wytypował tą jedenastkę. Potem zdradził ją na swoim Twitterze. Tak więc teraz wiemy, jak prawdopodobnie będzie to wszystko wyglądało. Słuchajcie, pamiętajcie, że to nie jest na 100% potwierdzona informacja, ale naprawdę wygląda to na tyle prawdziwie że nie wydaje mi się żeby cokolwiek mogło tutaj ulec zmianie nie tak więc słuchajcie na samym początku jeśli ktoś marzył o toty gryzmanie o toty godzinie o toty Kielinim, o toty bufonie może o tym zapomnieć bo 11 roku prawdopodobnie będzie wyglądała niemalże identycznie jak te sprzed lat już teraz widzicie ją na ekranie na bramce Neuer jeśli chodzi o obronę mamy tutaj Pique Ramosa Tiago Silve oraz Marcelo, jeśli chodzi o środek pomocy, mamy tutaj Toniego Krosa, Luke Modricza oraz Andresa niestety no i na ataku już stałe trio Neymar, Messi oraz Cristiano Ronaldo, który na 99% dostanie także złotą piłkę, to jest, tutaj raczej nie będzie niespodzianek, jednak... Jest to moim zdaniem bardzo dziwna jedenastka. Jeśli to się potwierdzi, czekam na głosy ludzi, którzy bardzo chcieli Griezmana. Czekam na lu głosy ludzi, w tym troszkę mnie, którzy bardzo chce chcieli N'Golo cante. Naprawdę wygląda to wszystko bardzo dziwnie. Ehm, no i jeśli ta jedenastka roku się potwierdzi, moim zdaniem będzie ona naprawdę kontrowersyjna z uwagi na niesamowitą po raz kolejny ilość zawodników Barcelony i Realu Madryt. No bo kto tutaj jest spoza tych dwóch ekip? Mamy tutaj jedynie Marcelo... E przepraszam, nie Marcelo. E jedynie Thiago Silva, Neuera i... I to wszystko, reszta zawodników jest z tych dwóch wielkich hiszpańskich marek, tak więc wygląda to dosyć dziwnie. No i ciekaw jestem, jaka jest Wasza opinia, piszcie, co sądzicie oczywiście na dole w komentarzach. Naprawdę zastanawiam się, czy ten przeciek jest prawdziwy. Historia tego wszystkiego wydaje się być na tyle na tyle legit, że po prostu... No nie wydaje mi się, żeby to mogła być nieprawda, ale oczywiście za każdym razem nie możemy być w 100% pewnym tego jak to wszystko będzie wyglądało, tak czy siak. Będzie to dziwny Team of the Year, jeśli to, co widzimy, okaże się być w 100% prawdziwe. Tak jak mówię, czekam na Wasze opinie. Jeśli taki krótki materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Może chcecie podesłać to komuś, kto, kto może być Waszym zdaniem tym zainteresowany. No ale teraz to było na tyle. To był Koza kanał Koza Sport. Na razie. Piona!